Patryk Szymański po obozie w Blue Mountain, po decyzji o powrocie, już troszkę jakby oswoiłeś się z tą myślą, że wracasz, będziesz walczył, że wracasz do gry. No tak, myślę, że gdybym tego nie powiedział oficjalnie, że wracam i nie zdołam się do przygotowania, to bym miał jakieś wątpliwości, ale powiedziałem to stanowczo, co chcę, to jest moje życie i zrobiłem wszystko, żeby tym razem było dużo lepiej i mam nadzieję, że w ringu to pokażę, koncentruję się tylko na najbliższej walce i to się dla mnie liczy. Jak przebiegały przygotowania, to co przerabiałeś z Glassem w Blue Mountain, jakoś specjalnie odbiegało od wcześniejszych przygotowań, czy generalnie było bardzo podobne? Bardzo podobnie, ale parę rzeczy zmieniliśmy troszeczkę moje ustawienie, mój boks, więc mam nadzieję, że to zaprocentuje te małe szczegóły, zrobią wielką różnicę i będzie to widać, tak jak mówię, w ringu, bo można dużo mówić na konferencji przed kamerami, ale ring weryfikuje, więc no, po prostu ciężko trenowałem, pewne rzeczy poprawiliśmy, wyciągnęliśmy wnioski z wszystkich poprzednich walk i teraz czas iść do przodu i nie oglądać się za siebie. Czy przeciwnik, jego styl, uważasz, że są jakieś luki, coś, co w czym możesz go wyprzedzić? Chodzi mi o to, jego słabsze strony, które zauważyłeś, na co zwróciłeś uwagę? Znaczy głównie się skupiałeś na jakichś tam szczegółach, tak, ale mam po prostu bardziej nakreśliliśmy, co ja mam robić, tak, w ringu, co, jak mam to wyglądać z mojej strony. Myślę, że głównym tutaj problemem jest to, że żeby nie ustawiać się pod rywala, tylko rywal ma się dostosować do mnie i ustawić pod mój boks i tak się nastawialiśmy do tego pojedynku. Czyli generalnie taka tradycja, że ta pierwsza runda będzie pokazywała, kto kogo przełamie i jak narzuci swój styl boksowania, tak? Znaczy nie do końca, bo oczywiście jest taktyka, mamy nakreślony plan, co robić, ale bardziej skupialiśmy się na tym, co ja mam zmienić, co ja mam gdzieś wprowadzać do swojego boksu, bo uważam, że jestem taki zawodnik, że umiem się w ringu przestawić i dobrać odpowiednią taktykę, a mam jakieś tam 2-3 warianty, któryś z nich musi po prostu zacząć grać. Wbrew temu, co niektórzy twierdzą, to przede wszystkim boks to głowa. Walka z Talarkiem była bardzo wyczerpująca. Masz poukładane generalnie to wszystko, bo to trzeba mieć poukładane w głowie, żeby dobrze boksować. Rozumiesz? Mentalny spokój generalnie, znaczy, o to mi chodzi. Tak mówię, tak? Gdzieś walkę z Talarkiem zostałem za sobą, koncentruję się tylko na najbliższej walce. Tak jak mówię, wyciągnęliśmy wnioski, idziemy do przodu, idziemy dalej, kolejne cele, kolejne wyzwania, gdzieś stałem sam teraz dużo bliższe cele i po kolei chcę pokonywać te przeszkody, a później będziemy patrzeć dalej wyżej. Czy, nie wiem, rozważałeś w ogóle, myślałeś o rewanżu z Talarkiem? Po takiej wojnie wiadomo, że to się musi sprzedać. Ale na ten moment koncentruję się tylko, tak jak mówię, na najbliższym celu, czyli Krydzierze. 4 wieczorem po walce możemy rozmawiać na temat rewanżu, możemy rozmawiać na temat kolejnych walk. Na razie 100% koncentracja na najbliższej walce. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.